Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek Wesołych Świąt, czyli najnowsza produkcja musicalowa Fundacji Ster i zespołu PDB. Tym razem będzie to projekt profilaktyczny dotyczący alkoholizmu i narkomanii. Nad całością musicalu pracuje wykwalifikowana kadra. Spektakl buduje ponad 60-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów i dorosłych. Adresatem jest głównie cieszyńska młodzież. Musical pierwszy raz wystawiono dziś w Cieszyńskim Teatrze w godzinach porannych dla szkół. Jutro powtórka o godzinie 9 i 18.30. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie zapraszamy na premierę musicalu 13-14 grudnia, Teatr Adama Mickiewicza. A przy okazji, jeśli można mi życzyć Państwu naprawdę spokojnych, rodzinnych świąt, bez komercji, bez marketingu, bez zabiegania. Wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt! W piątek, 14 grudnia, w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż wystawy podsumowującej projekt Wiślański Bruclik i Wałaszczoki. Początek spotkania godzina 17. Zaplanowano również wernisaż wystawy świątecznej oraz podsumowanie projektu Pasterski Strój Dziecięcy. Na jarmark bożonarodzeniowy zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. Jarmark będzie miał miejsce w piątek w godzinach od 14 do 18 przed budynkiem GOKU. Tego dnia o 17 również kolędowanie z zespołem Goleszów. W sobotę jarmark przeniesiony zostanie do sali widowiskowej. My przenosimy się teraz do Ustronia. Na tamtejszym rynku atrakcji w najbliższy weekend nie zabraknie. W sobotę od 14 warsztaty artystyczne, o godzinie 16.15 koncert Janusza Śliwki, zaś o godzinie 17 koncert zespołu Hole Wiaters. W sobotę, 15 grudnia, gmina Brenna zaprasza na otwarcie lodowiska do tamtejszego parku turystyki. Start godzina 10. Oprócz lodowiska w parku turystyki jarmark bożonarodzeniowy będzie można zrobić zakupy na stoiskach. W programie także warsztaty, animacje, spektakl i koncert kolęd. O godzinie 17 rozpocznie się licytacja dla Dominiki. W niedzielę jarmark będzie czynny od 10 do 14. Po raz pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy odbędzie się w gminie Haszlach na parkingu koło szkoły podstawowej. Start godzina 11.30 w niedzielę, w samo południe. Świąteczny poczęstunek wójta, o 12.30 zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Azyl w Cieszynie. Na koniec mamy dla Was komunikat. Z powodów losowych balet Dziadek do orzechów, który miał zostać wystawiony w najbliższą niedzielę w Cieszyńskim Teatrze, zostaje przeniesiony na 19 grudnia, to jest środa, na godzinę 19. Zakupione bilety zachowują ważność. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.